Cześć wszystkim. Drugi dzień wideo bloga z Świnoujścia. Czas zacząć. Jesteśmy w tym momencie na nabrzeżu tutaj, który łączy wyspę Woleń i wyspę Uznam. Jestem już na wyspie Uznam. W tym momencie będę jechał dzisiaj do Międzyzdrojów. Przejadę się linią 10, która jedzie właśnie w kierunku Międzyzdrojów i tam troszeczkę poeksplorujemy tamtejsze miasto. Także zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy przy przeprawie promowej. Zaraz będziemy wchodzić na prom. Tu jest prom jeden. A tu jest chyba... Nie, ten jest na razie chyba bardzo wyłączony. A tutaj chyba wejdziemy na drugi. Więc trzeba troszeczkę przyspieszyć tempa. Bo zaraz może nam spierdolić. Bielik 2. Świna. Dobra, jeszcze nikt nie wszedł. No czekamy. O, dopiero dopływa. Dopiero dopływa. Twoje rady, Świnoujście, 99,5 FM. No, zaraz będziemy wchodzić na pokład. Wujka pojechała na kredytę nad portu. Dobra, weszliśmy już na prom. Także za parę minut będziemy odpływać w kierunku wyspy Wolin.
chociaż nie wiem. Można sobie postać, można sobie usiąść. Wszystko wolno. No i gitara. Tak więc odpływamy. Ostatnie samochody już zaczęły wjeżdżać. Powoli odpływamy. Dobra, możecie zauważyć tam w oddali, tam są statki Unity Line, którymi można popłynąć do Szwecji. No, odpływamy. Z wyspy Uznam i teraz będziemy na wyspie Wolin. Tam możecie zauważyć, że płynie drugi prom. No, prawie jesteśmy na miejscu. Troszkę będziemy
podsumować, że tak powiem. Chyba dobrze powiedziałem. Mamy tutaj plac postojowy dla autobusu. Widzimy trzy autobusy Kaświnoujście, jednego Mana i dwa Solarisy. No, zobaczymy. Ale chyba będziemy jechać tamtym, ale zobaczymy zaraz. Może to jest jakieś inne dnie, może piątka, nie wiem. Nie orientuję się. O, a tam dalej jest Setra. No, dopowiadamy już. To? No, nie wiem, nie widzę. Wyświetlacze klatkowe mają ktoś, którzy trudno jest dostrzec, co to za linia pod jak pewnym kątem. Ale chyba jedynka. Teraz poczekać, aż jeszcze wyrówna, otworzy te całe wrota. O. No i powolutku zejść. Także jesteśmy na wyspie Wolin. Słuchajcie, jestem już w autobusie linii 10 do Międzyzdrojów. Za bilet zapłaciłem 150 zł. Także jedziemy teraz do Międzyzdrojów. Solarisem Urbino 12, wersja dwudrzwiowa. Myślałem, że będzie Man, ale dobra, no lepsze to niż nic. Także jedziemy. Pełny przejazd będzie w oddzielnym filmie, link w opisie. Dotarłem do Świnoujścia, do Międzyzdrojów. Także w tym momencie będziemy tutaj szukać się atrakcji. W postaci Pump It Up'a. Właśnie tym autobusem jechałem. Także jesteśmy na dworcu teraz kolejowym w Międzyzdrojach. Tak się prezentują rozkłady jazdy.
Hokus. Dziesiątka do dworca PKP Świnoujściu i jakaś 101. Jeszcze jej nie widziałem. Ciekawe. Dobra, i jakiś PKS, Kamień Pomorski. No ciekawe. Dobra, to idziemy eksplorować. Dobra, moi mili, oblokowałem sobie jeden adres, gdzie może być Pump It Up. To jest Aleja Wojska Polskiego 2 w Międzyzdrojach. I zobaczymy, może tam będzie pump, może nie. To się zaraz okaże. Na razie mam do przejścia niecały kilometr, ponieważ przejechałem się tą dziesiątką pod sam dworzec. I cóż. I tyle, idziemy sobie. Na deptaku teraz w Międzystrojach. No, idziemy sobie. Już niedaleko jest stanu gier. Czy może będzie Pump It Up? O! Słyszę coś ciekawego, ale zobaczymy. Idziemy dalej. A akurat nic nie było. Tylko te air hokeje. Czyli tak jest. O! Coin pushery. Dobra, jest bankomat. Będę musiał powalić sobie 50 zł. Nie tak, słuchajcie. Nie mam tutaj dwóch automatów, tylko jeden. Ja się patrzyłem niestety na tej liście arcade.lisionora.eu na Międzywodzie, a nie Międzyzdroje. Także tutaj w Międzyzdrojach tylko będzie jeden automat. Chyba. Zaraz się okaże. Słuchajcie, znalazłem większy salon gier tutaj w Międzyzdrojach. Niestety Pump It Upa nie ma. Obsługa powiedziała, że dopiero w Pobierowie można znaleźć. Niestety do Pobierowa nie będę jechał ze względów finansowych. Dobra, schodzimy sobie na plażę w Międzyzdrojach. Znowu będę musiał ściągnąć zaraz buty. Zaraz to zrobię. Widać, że frekwencja nawet troszeczkę spora jest dzisiaj. Także idziemy, zaraz to ściągniemy. Buty. O matka, tutaj troszkę stroma jest. Uważać. No. O, tam jest molo. Nie wiem, czy trzeba będzie, tam trzeba będzie zapłacić jakąś opłatę. No, okej. Okay. Dobra, to schodzimy. No, jesteśmy na plaży w Międzyzdrojach. Niestety zakaz kąpieli dzisiaj obowiązuje. Czy możesz to ściągnąć, ale na własne ryzyko. I w sumie to tyle, no. No. Tak wygląda cała plaża. A tam jest molo. Potem tam pójdzie. O matko boska Częstochowska. Ale fajnie. Thank you.
Idę. Ale fale. Jest moc, jest the best. Ta, dobra. O, dobra. Można? Dobra. O matko. I córko. O, tam w oddali jest statek, zobaczcie. Tam w oddali widać statek. Chyba piracki. No. Tu już jest molo i tam trzeba będzie wejść. O, statek piracki oddali. Słuchajcie, weszłem na molo. Wstęp na molo jest oczywiście bezpłatny. Tutaj mamy lunetę jakiegoś boksera. Restaurację. Można popatrzeć na szum fal. Zobaczyć promenadę. Tą całą nadmorską na tego. No, widok na te. Na plażę, o. I tak. Idziemy teraz sobie swobodnym krokiem do końca mola. Sobie pływają w morzu. O, kolejna luneta. Ma tutaj jakąś płytę. Aha. Taka oto luneta. Teraz
Bezpłatnie? Bezpłatnie. O, dobrze. Proszę bardzo. Będą lepsze widoczki. Płyn tutaj trzeba rozgrzać, bo nie właśnie działa pod wpływem ciepła i wtedy fajnie zabezpiecza przed parowaniem i szybkim brudzeniem się. Te pokuści paluszki. I dlatego wszystko co związane z optyką, tablety, laptopy, smartfony można czyścić, matryce też będą fajnie nabłyszczone. I do tego odpycha kosz. Ile taki płyn? Buteleczka kosztuje 40 zł, ale w ramach promocji drugą taką samą buteleczkę dajemy gratis. Co wychodzi po 20 zł? Może jak wrócę z końca mola, to może... Dziękuję. O, proszę bardzo. Dobra. Tutaj kobietka wyczyściła mi okulary przeciwsłoneczne za darmo. Może kupię ten preparat. Może. Zobaczymy. Kutki. No, powoli już dochodzimy do końca mola. No chodź, chodź, idziemy po lodę. Patrzcie na jakie widoki. Tak daleko odeszliśmy. Mewy sobie pływają. No. I coraz więcej kłódek tutaj mamy to uświadczyć. Statek piratów. Zobaczcie, statek piratów. Zobaczcie, statek piratów. No. Tak proszę Państwa, to pięknie wygląda. No to moi drodzy Państwo, teraz czas zjeść obiadek w postaci makaronu. Bolognese. Okej, zjedliśmy. Więc teraz idziemy już w stronę stacji kolejowej Międzyzdroje. Przejedziemy się pociągiem Polregio do Świnoujścia. Dobra, jestem już na dworcu w Międzyzdrojach. Kupiłem sobie bilet za 5,80 i zaraz o 15.09 mam pociąg powrotny do Świnoujścia. A stacja wygląda mniej więcej tak. No. Dwa perony. Oj, zegar. Chyba produkcji. Tak. K.
KZL Bydgoszcz. No. To czekamy. Dobra, jesteśmy już na pokładzie pociągu Polargio numer 88730 do Świnoujścia. Nie ma dojeżdżać. 94512-49-29-2. Następna stacja, Świnoujście, Przytul. Stacja końcowa, Świnoujście. Next station, Świnoujście, Przytul. Final station, Świnoujście. Thank you.
Stacja Świnoujście Przytul. Station Świnoujście Przytul. Następna stacja Świnoujście Warszów. Stacja końcowa Świnoujście. Next station Świnoujście Warszów. Final station Świnoujście. Świnoujście Warszów. Station Świnoujście Warszów. No nie.
byłem w szoku. Dopiero jak zobaczyłem w lustrze, to jest tak wyciekło w tym. Ale nie miałem, pokazuję mi jakieś nerwy, nie szafeń. Tam nie wiem, tak dalej. Nie wiem nawet, nie mało tego do tego petycji. Nie to tak. Stacja Świnoujście. Stacja końcowa Świnoujście. Next station Świnoujście. Final station Świnoujście. Świnoujście. Station Świnoujście. Gdzie jesteśmy? Z powrotem ze Świnoujścia. Line. Wow. Ale spory. Łapień. Dobra, dotarliśmy znowu do Świnoujścia i to dzisiaj będzie już na tyle. Trzymajcie się, ludki. Do jutra.